Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest niedziela, 18 września 2011 roku. Jesteśmy w Loreto, u Matki Boskiej Loretańskiej. U Matki Boskiej Loretańskiej, co jest Litania Loretańska, nad Adriatykiem, na pielgrzymce. Na pielgrzymce z Wrocławia. Jestem z żoną Krysią. Mówimy, że to jest nasza podróż poślubna, 28 lat po ślubie. Tutaj są piękne widoki. Tutaj na dole był polski cmentarz. Dobrze idzie to? Nie idzie? Idzie. Na dole był polski cmentarz. Byliśmy odwiedzić tych, co walczyli, Polaków, polskich żołnierzy, co walczyli za wolność naszą i waszą. Tak. No ja w ten sposób, ja Marek Kronikarz, w ten sposób świętuję 35 lat mojej posługi kronikarskiej dla naszego rodu Wódkiewiczów z Gębicko-Mogilna w Wielkim Księstwie Poznańskim, którego przodek osiadł tam w 1750 roku. Był mistrzem kunsztu szewskiego religii rzymskokatolickiej. Tak, obecnie na naszym drzewku jest 2,5 tysiąca osób, krewniaków, 2,5 tysiąca zdjęć opisanych co, kto, gdzie, kiedy. Drzewko jest umieszczone na Ancestry.com w USA, bo familia jest pół polska, pół amerykańska. Tak, no tutaj mamy, proszę Państwa, bazylikę loretańską. Bazylikę loretańską, którą właśnie dzisiaj nawiedzamy i w której modliliśmy się. Tak, tak to, proszę Państwa, wygląda. No i tak moja posługa, proszę Państwa, już trwa 35 lat. Proszę Państwa, 35 lat pracuję za Bóg zapłać, jak to się mówi. Tak, tutaj nasze pielgrzymki. Nasze pielgrzymki. Tu jest nasz ksiądz Marek. Tu jest nasz ksiądz Marek, tak. No zobaczymy, ile to idzie. To idzie już 2,5 minutki. Dobrze, jeszcze parę minutek i będzie dobrze. Tak. Tak to, proszę Państwa, wygląda. No ale to trzeba tutaj być. Trzeba tutaj być, trzeba to zobaczyć. Tego nie da się opowiedzieć. Tego nie da się opowiedzieć. Tutaj po prostu trzeba być, trzeba przyjechać, trzeba to zobaczyć, póki my żyjemy. Tak, dziękuję bardzo, mówił Marek Kronikarz z Polski. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.